Więc moja najnowsza zdobycz jest to nowy mount, który dzisiaj jest do zdobycia jeszcze przez 4 godziny. Teoretycznie jakbyście sparli dupsko, powiem wam tak, jakbyście dupsko sobie zebrali, to jeszcze tego mounta dzisiaj możecie zrobić. Ostatni dzień Dark Moon Fair. Jeżeli ktoś ogląda to na YouTubie, bo to jest powtórka z live'a, to tego mounta na razie nie będziesz mógł zdobyć, dopóki nie będzie Dark Moon Fair. To jest tylko i wyłącznie podczas trwania Dark Moon Fair. I ten mount nazywa się Dark Water Skate, coś takiego, Dark Water Skate. I proszę bardzo, on wygląda w ten sposób. Jest po prostu przegenialny, jest to nic innego, zobaczcie, jak taka płaszczka po prostu. I jest wyrąbana, ma taki uśmieszek taki ładny tutaj. Świetna płaszczka, zajebisty model, powiem wam. I on oczywiście, teraz pływamy nieco szybciej, zaraz zobaczę, z jaką prędkością my pływamy. Pływamy z prędkością, zaraz gdzieś to tu powinno być, movement speed 135%, ruszamy się pod wodą, flying speed 110, run speed 110, czyli płyniemy szybciej niż byśmy biegli. Jak wyłączymy, zobaczcie, mounta, proszę bardzo, to płyniemy 67%, zobaczcie, 67% pływania mamy. Jeżeli mamy Dark Water, to jest to 135, to jest zajebisty duży boost, trzeba przyznać. Więc nieźle, zarąbista jest ta płaszczka. No, i tutaj jest taka... Fajnie się tym pływa, fajnie to wygląda. Jest to piąty mount właśnie wodny, który jest w grze aktualnie. Z tego co wiem, piąty. I zarazem drugi albo trzeci w Legionie dodany. Chyba drugi w Legionie dodany. Bo pierwszy to jest Abyssal, ten, Boże, Phantom Dweller. To jest Dark Water Skate i jeszcze jeden jakiś ten, zarąbisty. Jak tego mounta zdobyć? Bardzo prosta sprawa. W momencie, gdy jest Dark Moon Fair, idziecie sobie tutaj do Dark Moon, znaczy do Gold Shire, w przypadku Alliance, tam macie portal na tą wysepkę Dark Moon Fair i na tej wysepce Dark Moon Fair łowicie rybki. Po prostu stoicie w porcie i łowicie ryby i musicie wyłowić 500 ryb. 500 ryb musicie wyłowić i tego mounta oczywiście dostaniecie wtedy od vendora, po prostu tam zaraz obok w porcie jest taki właśnie koleś, który wam tego mounta sprzedam. Jak zepniecie dupska, autentycznie powiem wam, że wyłowicie te 500 rybek, tylko lepiej jakbyście mieli trochę już fishingu. Przepraszam, odbiło mi się. Bo jak nie będziecie mieli fishingu, to będziecie łowić jakieś, wiecie, patyki i inne takie gówno. Ej, coś tu jest zbugowane z tym unread mailem. Nie mam pojęcia, co jest nie... Coś jest nie tak. Something's not quite right. A nie trzeci, a ten za rybkę. Jest jakiś za rybkę, taki mount? Wodny, ale podwodny chodzi w Legionie. W Legionie jest jakiś podwodny mount jeszcze? Nie wiem, coś mi się pobugowało. Nie mam pojęcia, co to jest. W każdym razie idę zrobić sobie world questy. Mam tam parę porobionych tych world questów. I te world questy trzeba zrobić, bo... No bo kurde, legendarka mi może paść, a oczywiście... Sytuacja wygląda w ten sposób, że został mi jeden dzień do ostatniego upgrade'u mojego Class Order Hallu, który da mi możliwość noszenia dwóch takich właśnie legendarnych przedmiotów, tym samym sprawiając, że mój item level potencjalnie mógłby wzrosnąć wraz z legendarnym przedmiotem, który mogę wydropić, ale jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że w tym momencie sytuacja wygląda tak, że... Co tu się dzieje? Leją kogoś. What the fuck? Magowie kogoś biją? Dziwna, dziwna sprawa. Czekajcie, weźmy sobie, przejdźmy się jeszcze do Nomiego. W nowym patchu 7.1.5 prawdopodobnie, czyli nie, chyba od następnego tygodnia. Od następnego tygodnia ponoć wraz z hotfixem ma wejść upgrade do legendarnych przedmiotów. Legendarne przedmioty dostaną 15 item level boosta, czyli będą miały wszystkie legendarne przedmioty, które będą dropić albo macie już wydropione, zwiększą się item levelem do 910 item level, więc hej, fajny miecz. Więc super sprawa, kurde, pogramy na tego Warcraftcika. Please, browse my way. There is no hurry. Moss Grill jeszcze mu damy, niech on coś z tego może tam wypichci, kurde. Tak, legendarki dostają buffa. Bardzo fajna sprawa. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, żeby po prostu ułatwić progresowanie. Dwa, że niektóre przedmioty, słuchajcie, autentycznie są przedmioty. Zobaczcie, ja mam buty 880 item level. 880, zobaczcie, że to jest 15 item leveli mniej od legendarnego przedmiotu. Więc są nawet przedmioty, powiem wam, powiem wam więcej, że są normalne przedmioty. Z tego co widziałem, to są ludzie, którzy mają po chyba 900 item level jakieś przedmioty. Nie mam pojęcia, co się z tym pobugowało. Więc to jest raz, a dwa, że... No, tu jest jeszcze jakiś kościół, no pojawił się.
Ale fajnie, dobra, wezmę sobie zaznaczę i tego sobie zaznaczę. Dobra, pójdziemy to zrobić teraz. A czy ja nie mam przypadkiem Vanessy w tym momencie przypisane jako combat ally? Tak, jest. No. Czy gram w twierdzy krzyżowiec? No kurde, ba. Ale oczywiście, że tak. Ta muzyka jest niezapomniana. To twierdza krzyżowiec była bardzo fajna. Bardzo mi się podobało w twierdzy krzyżowiec, że oprócz takich normalnych dużych murów wielkich można było postawić takie mniejsze mury, takie właśnie nieco niższe. I w ten sposób można było robić fajne fortyfikacje, gdzie mieliście na przykład jeden mniejszy mur, a później jeden wyższy mur. I można było robić dwie warstwy, że może żołnierz stać na tym mniejszym murze i na tym wyższym murze. Naprawdę fajne fortyfikacje wtedy się robiło. Jak leci przystojniaku? Dziękuję. Mam nadzieję, że jesteś ładną dziewczyną, która tak mówi do mnie. Tak, w Dalaranie jest Fishermanem, nie pamiętam teraz jak się nazywa. Ale czekaj, co jeszcze ten? Tak, jest jeszcze jeden, jest taka ryba. Brim Deep Bottom Dweller. Tak się nazywa, Brim Deep, to chyba tak. Brim, nie. Deep. Brian Deep Bottom Feeder, przepraszam, Bottom Feeder, tak, taka ryba. Dobra, to dużo jest tych, kurde, wodnych mountów. Będę musiał tego mounta w którymś momencie zrobić. Więc to jest najlepsze, że jedyne mounty w Legionie, jakie mam, jedyne legionowe mounty, które mam autentycznie, to są mounty, które są podwodnymi mountami. Śmieszna sprawa. No i jak, Argus to patch, pamiętam jak przekonywałeś ludzi, że to dodatek będzie. I tak a propos Comics Andina, to nie chodzi o Argus, często... I tak a propos w komiksie Anduina, nie chodzi o Argus, często popełniasz ten błąd. Znaczy, szczerze mówiąc, nie wiemy, co to tak naprawdę ten jest. Ja założyłem, że jest to Argus w tym komiksie. Natomiast równie dobrze, znaczy wiesz, no może z jednej strony masz rację, a z drugiej strony może ja mam rację, ponieważ często ludzie mi zwracają uwagę, że to nie ten, bo to chodzi o siły ciemności, oni mówią Shadow, a nie Light, Shadow kontra Light, więc Shadow to na pewno są Old Gody, a nie Burning Legion. Więc może masz rację rzeczywiście, ale Burning Legion też jest często opisywany jako właśnie taki, jako Shadow i tak dalej. Więc to nie jest tak po prostu powiedziane. Co to jest? What? Czy ja odrzuciłem tego World Questa? A, dobra, bo to ja się zapisuję po prostu na ten. Dobra, okej, ulepszyli troszeczkę ten World Quest Tracker. Go bossa trzeba zabić, więc no. Jak będzie WoW, będzie w VR-ze? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Ale Argus jako patch, jestem ciekaw, bo na razie powiedzieli tak bezpośrednio, powiedzieli, że jest tylko jeden... że będzie jedna kraina, że jest tam outdoor zone i tak dalej, więc no nie mam pojęcia. Może tak będzie, może nie. Dużo ruskich używa tego addonu, który ostatnio pokazałem. Zauważyłem, że ten... Dobra, zaraz będę musiał może zdjęcie zrobić na Facebooka, żeby powiedzieć ludziom o streamie, bo kurde... Ostatnio taki byłem niepunktualny, że teraz coraz mniej osób się pojawia na streamie. Jestem smutny z tego powodu. Patrz, 7-2, przepraszam, 7... Co ja 7-2? 7-3 ma być Argus. Czekaj, bo teraz to już kompletnie ten. Jaki mamy progres gildyjny? 1 na 7 mythic mamy. Siema Nexus, cześć, yo! Kiedy będą gry poza WoWem, bo tęsknię, a WoWem żygam. No nie wiem, będę chciał jakoś zrobić, kurde... Ej, ten koleś se po prostu poszedł. Ale ja mam World Quest, a niego mam. Goodbye. Dobra, jedziemy gnoja. Nie, tam samym go zrobię. To by potrzebował jakichś kurde tam noobów. O Boże, ja mam build pod ten. Dobra, taki build PvP jest też fajny całkiem. Ten build PvP też się nadaje do levelowania, szczerze mówiąc. Bo tutaj mam na przykład przede wszystkim taką rzecz jak Killing Spree. Dzisiaj grałem dosyć dużo Battlegroundów, powiem wam, i naprawdę dobrze się bawiłem, zajebiście się bawiłem nawet, bym powiedział. Ja nie wiem, czy dzisiaj na streamie nie pogram trochę Battlegroundów, bo się naprawdę bardzo dobrze bawiłem dzisiaj. Parę rzeczy wygrałem, a jestem blisko do wbicia Prestige level maksymalnego, więc może zrobię World Quest i sobie przejdę się. Dobra, czas spierdzielać tutaj teraz. Mamy dużo nieprzyjemnych ludków tutaj. Co tu mamy? To jest Shadow artefakt, ale ja tego artefaktu nie chcę, Shadow.
shadow with its binding shattered. It's gonna come after us and we're gonna be the prisoners. Dobry patch, dobry patch. Może biegiem? No właśnie bym CPG może zagrał. Kiedy łatwe mounty z mob, kiedy te trzy odcinki, dlaczego Legion jest zerem, jest słaby i kontrowersyjny. To wszystko jest, słuchajcie, w produkcji. Autentycznie, jeżeli chodzi o Mists of Pandaria, to mam już nawet rozpoczęte klipy. Mam już normalnie klipy porobione. Co do tej recenzji, to już mam skrypt jeden, do jednego odcinka już mam skończony. Mam to w folderze ze skryptami. I ja chcę jakoś się tak wypuścić dopiero jak zrobię wszystkie. Ale jeszcze się zastanawiam, może zrobię trochę szybciej. Czy grałem Balance Druidem? Balance Druidem grałem tylko w trakcie bety, ale tak to nie grałem. W Legionie PvP jest dziwnie zbalansowane przez te nowe talenty PvP. Jest dziwnie zbalansowane przez ten... Mi się podoba, szczerze mówiąc. Ja powiem wam, cieszę się bardzo na przykład, że mam w PvP Dismantle. Zarąbisty ten skill, oczywiście to normalnie nazywa się po prostu Disarm. Nic innego jak Disarm. Ale nie wiem, no ja mówię, ja się całkiem dobrze bawię, no wiadomo, World PvP, bo ta tam, wiecie, różnie bywa, możesz sobie tam, kurde, wziąć gościa za 1 milion, tam strzelić mu bułkę, ale, nie wiem, ja się dobrze bawię, ale wiecie, no, teraz takie trochę bardzo, że tak to powiem, jest samolubne, nie, bo ja się dobrze bawię, a reszta może się bawić słabo, więc, no nie wiem. Grałem PvP w każdym dodatku, w niektórych grałem bardziej hardkorowo, w niektórych mniej hardkorowo. A teraz po prostu jako takie BGN, nie wiem jak areny. Areny grałem chyba tam chwilę ze Slayproxem, to żeśmy wszystkie po prostu rozpizgali jak leci, więc... Lunatil. Ciekawe czy te wiewiórki też się zaliczają. Bo jak nie, to trochę słabo. Dobra, powiedzmy, że tych dwóch nadsów nie będę teraz robił. Ej, robią się, rzeczywiście zalicza się, ale zarąbiście. Dobra, czyli ten quest tutaj jest bardzo, znaczy ten world quest Group Finder jest mega zarąbisty teraz w tym momencie. A teraz zobaczę, że wszystkim się zaliczałem te durne wiewiórki. Jak super, no nie wierzę, zarąbisty questik, bardzo mi się podoba. Uuu, nie, zostaw tą wiewiórkę, frajerze. Ja zabrałem mu wiewiórkę sprzed Nohala. Refleks trzeba mieć. Trzeba być silnym, a nie miętkim. Dobry, a cześć, a dzień dobry. Get it? O Boże. Angielski humor. Nigdy się nie zmieni, zawsze będzie po prostu tak kijowy. Cześć Torus, siemanko. Jo, dzień dobry. Ja sobie zrobię może to zdjątko, wiecie? Szybko sobie zrobimy zdjątko. Robimy zdjęcie czy nie? Dobra, ja to wstawię sobie tylko na Facebooka. Muszę wstawiać takie rzeczy na Facebooka i jak zawsze informuję ludzi o tym, że jest stream, ja też powinien tak robić. Gdzieś w trakcie streama albo coś. Dzisiaj byłem punktualnie, przepraszam. Ja przepraszam bardzo. Byłem, kurde, punktualnie normalnie. Dobra. Dzień dobry, to może jakaś cywka? Nie, już dzisiaj goni do mnie pisał, ale już na razie cywki mam dość. Znaczy nie, że mam dość, pograłbym szczerze mówiąc, ale chciałbym też trochę World of Warcraft pograć. A tam jest jakiś Dreamleaf. Dreamleafa trzeba zebrać, to są pieniądze, słuchajcie, to są pieniądze. Jest dużo pieniądza. Dzisiaj dostałem nowe rękawiczki, słuchajcie. Tak swoją drogą. Zapomniałem w ogóle. W ogóle zobaczcie, jest aktualnie sobota. Słuchajcie, jest sobota.
a od środy miałem dostępną skrzynkę do otwarcia w moim Class Order Hallu i otworzyłem dopiero dzisiaj tą skrzynkę i poleciało mi Mythic Level 7 Titanforge 870, słuchajcie, Titanforge 870. Rękawiczki, które są z setu, który jest z Arkwea i fajnie jakbym miał tą drugą część setówkę do zarobista. Dobra. Zobaczmy, mamy tu ludzi. Dobra, zalicza się. Chyba będzie się zaliczać. Nawet fajne te talenciki. No kurde, wszystko jest evade. Nic się nie... Wkurzające. Dobra, kasujemy tutaj typa. Był. Dobra. Skaczemy, tu jest jakiś bosik taki większy. Że tego bosika warto byłoby zabić. Tak się zastanawiam, czy on jest warty tutaj zachodu. Dobra. A on tylko se chodzi ten i creepuje tak po prostu. Jak się go szybko zabije, to raczej jest warty tutaj. Warty nukowania, szczerze mówiąc. Skanujmy sobie go, żeby nie łaził dookoła. Sorry, że ponownie może być z widzami. Zobaczymy, no może parę osób by się wzięło. Cześć Tererku, ja chyba przywitałem cię, czy nie? Teraz nawet nie pamiętam. Wiesz, grał w Dawn of War 3, kiedy wyjdzie. Może bym chciał sprawdzić, szczerze mówiąc, czy Dawn of War jest tak samo RTS-em jak kiedyś? Bo ja grałem chyba w Dawn of War'a jednego z tych pierwszych takich w ogóle. Ja nie wiem, czy to dalej strategia jest, czy to teraz będzie ten. Bo ja wiem, że mają wyjść jakieś Space Marines, coś tam. Już sam nawet nie pamiętam. O, czekajcie, źle wpisałem tego na mubocie. Nie zmieniłem z piątku na sobotę. Data jest dobra, tylko nie zmieniłem sobota. Oby. Zobacz sobie, że jest 12 normalnie. 12-11. 12 nie ma miesiąca. Dzięki czemu tak szybko zbierasz kwiatki, ja również mam Sky Galema i zbieram je dłużej. To jest tak zwany addon, który nazywa się Legion Herbalism. Bardzo polecam, bardzo fajna sprawa. Dobra. Leave, wyjdźmy sobie na razie z grupki. Ojacie pierdziele, ile tego tutaj jest. Dobra, spieprzamy stąd. Możemy sobie vanish. Fucking fade. Anything you can use to reset aggro. Now heal me. 9400 za właśnie, znaczy artefakt poweru za właśnie wykonanie instancji. Znaczy wiadomo, że to jest przy okazji, ale szczerze mówiąc to mało trochę. Ja za questy gdzieś tam jakieś grupowe dostawałem po 12 000, więc ja przepraszam bardzo. Nie, to takie bardzo krzysiowo-gąciarzowe jest. No. Dobra. Wygrał w Titanfall 2? No właśnie nie wiem, zobaczymy. No jak, nie mam pojęcia. Ja bym chciał pograć w wiele rzeczy, ale... Nie wiem, zobaczymy. No może trzeba byłoby się z kimś może mówić, może jakiegoś Grabsona bym namówił. Ostatnio w Battlefielda 1 graliśmy, było naprawdę przyjemnie. O, czekajcie, tutaj jestem. I ten Legion Herbalizm na rękawiczki jest taki właśnie enchant i szybko zbiera się teraz te. Dobra, uwaga, się zamienię zaraz w Wispa. Jaki ma artefakt knowledge level? Ja mam bardzo duży artefakt knowledge. Mam aktualnie 14 knowledge. Jest całkiem dużo. Addon zmniejsza czas kastowania zbierania? Jaki addon? Nie, no to jest enchant. Jest enchant na rękawiczki. Chciałem najpierw zdobyć Gear Warlords of Draenor w Legionie, stary. Wyjść stary z tego, kurde, starego dodatku. Jak się gra w WoWa, nie ma się czasu na inne gry. Nie, nieprawda, kompletnie nieprawda. Ja na przykład ostatnimi czasy, na przykład, co ja tam sobie grałem? Trochę w tego Titanfalla sobie pograłem, w Cywilizację sobie trochę pograłem. No mam parę gierek, które bym chciał tak posprawdzać, no ale nie wiem. Powiedziałem addon, nie no, przecież pokazałem, że to jest ten. Nawet jak powiedziałem addon i się przesłowiłem, to ten. To przecież to mi addon. No przecież pokazałem ci. Boże, kurde, enchant. Pokazałem ci na rękawie. Dobra, nieważne, no. Nieważne. Cześć, mam pytanko, ile dziennie można zabić world bossów? Jak gdyby sobie mówię w ciągu jednego dnia.
Znaczy, bossa se możesz zabić ile chcesz tak naprawdę. Możesz sobie go zabijać 10 tysięcy razy, ale loot dostajesz tylko raz. I world quest związany z tym gościem pojawia się tylko raz w tygodniu. Jak się nazywa ten addon? Boże, Enchant! God, co mi się dzieje? Enchant nazywa się Legion Herbalism, po prostu. Legion Herbalism, on tam... Ja dzisiaj kupiłem go, bo dzisiaj dostałem nowe rękawiczki, to ja zdobyłem ten Enchant za jakieś 140 golda. Naprawdę, śmieszne pieniądze, a niesamowicie efektywne. Zwłaszcza, że na rękawiczki nie ma enchantów tak naprawdę. No chyba, że chcecie bawić się w enchanty z poprzednich dodatków, gdzieś tam z inżynierii i tak dalej. Ale ja bym się nie chciał bawić, szczerze mówiąc. Znaczy ja nawet nie wiem, czy są, chyba już nawet nie ma tych. Dobra, przebiegniemy sobie tędy szybko. Boże, ta muzyka to jest tak świetna. Jezusie drogi, nawet nie wiecie, jaką nostalgię troszeczkę taką wywołuje w momencie, gdy jej słucham. Wiecie, to takie beztroskie bieganie sobie po tym, po Teldrassil, elfikiem stworzonym dopiero co. O, Gilneas Brigade. Brygada Gilneas. Gilneańska brygada. Świetna sprawa. Dlaczego Gul'dan jest orkiem? Nie wiem, dlaczego jesteś człowiekiem. Ile razy w tygodniu można dostać? Raz, tylko raz można dostać. Sam popijam? A popijam sobie jakieś takie picie, jakieś gdzieś tam znalazłem, Marta kupiła. Z enchantingu czy z herbalizmu się kasy więcej trzepie? Podałeś dwie profesje, które są kompletnie ten. I z tego możesz zrobić, tylko że tutaj zbierasz, a z tamtego tworzysz po prostu, tak? Ceny są różne, pamiętaj, że... Pamiętaj, jest czysta taka prosta zasada. No kurde... To działa tak, że na niektóre rzeczy zawsze będzie zapotrzebowanie. Więc zawsze będzie zapotrzebowanie, powiedzmy... Na co, powiedzmy, w prawdziwym świecie? Na wodę. Zawsze będzie zapotrzebowanie. Na jakąś energię odnawialną, nieodnawialną. Więc tak samo tutaj. W World of Warcraft zapotrzebowanie będzie zawsze na przykład na flaski, potiony, enchanty. Niektóre rzeczy gdzieś tam pod koniec dodatków stają się mniej warte, bo jest ich strasznie dużo, mało osób je kupuje. Ale generalnie enchanting zawsze gdzieś tam się całkiem dobrze utrzymywał. Nawet pod koniec dodatków nawet tak się działo. Jeszcze zrobimy sobie tutaj te kłościki. A nawet nie wiem, czy tego tutaj bym... tego pet battle'owego nie zrobił, bo mam questa właśnie na pet battle'owego gościa. Ile gola dostaje się za world questy? To zależy. Ja na przykład mam followera, który mam tak wyekwipowanego w przedmioty. Tu możecie dwa przedmioty założyć. Moja Vanessa za ukończenie World Questa daje mi 100 Order Hall Resources oraz 25 Golda. Są questy, które dają ci, zobacz, po 81 Golda, są takie, które dają ci po 300, po 400, zobacz, tutaj jest 440 Golda. Więc łącznie w tym momencie, jakbym zrobił wszystkie World Questy z Goldem, to dostałbym 3100 Golda. Dobra, pozabijamy sobie tutaj. Muszę zobaczyć, bo tutaj zarąbiście leci nic innego jak honor. A ja potrzebuję trochę tego honoru. Leci chyba 300 dostaję za questa wykonanego, więc... Bardzo opłacalna sprawa, nie powiem, że nie. Kurde, kiknąłem ją źle trochę. Boom, razem zabici. Dobra. Połatamy sobie i zaraz zobaczę, ile tu się dostaje. Ogólnie najwięcej chyba dostaje się za te questy właśnie tutaj. World questy, PvP dostaje się więcej niż za normalne PvP, gdzieś tam jakieś areny i tak dalej. To jest w ogóle śmieszne z jednej strony. Gdzie mi tą barierę tutaj dajesz? No. Dzięki za info. Jak zdobyć 200 tojów mając 69? Wchodzisz na stronę, gdzie są jakieś tam toje opisane i sobie po prostu zbierasz po kolei, no. Wow, prawie za milion strzeliłem gościowi bułę. Wow. No to grubo. Zbierzmy sobie tutaj, to są dwie te... Nie mogę się obracać. Ktoś mi kiedyś zarzucał, już nawet nie pamiętam kto, ale nawet nie chcę mi się przypominać, szczerze mówiąc, że nie warto. Gdzieś ktoś się do mnie rzucał i gdzieś tam patrzy na moje filmiki.
i ten... I się śmiał ze mnie i tak pokazywał: patrzcie teraz na to, jak Nexus teraz skręca klawiaturą. I gdzieś tam wydawało mu się, że AD, ja skręcam AD, wiecie, że ja ogólnie nie mam przypisanego na mojej postaci takiego skręcania zwykłego, wiecie, jak stoicie w miejscu i się obraca wasza postać po prostu lewo, prawo, ja tego czegoś takiego nie mam. Ja mam tylko A i D, zobaczcie, A i D, a zobaczcie co robi moje Q i E. Q, E nie działa, bo nie mam go nawet podpisanego. I AD mam tutaj, proszę bardzo. Ja nie mam, jakbym nie używał myszki, autentycznie nie jestem w stanie obrócić się w drugą stronę, powiedzmy o 180 stopni, nie jestem w stanie się obrócić. Proszę bardzo. Więc takie coś ja już mam od kataklizmu, nawet odkąd zacząłem nagrywać tak swoją drogą. To już tego nie miałem, czyli w 2011. Więc strasznie mnie rozbawiła ta sytuacja w momencie, gdy zobaczyłem, jak ktoś mi próbował udowodnić, że ja mam tak zwany keyboard turning, czyli obracanie klawiaturą. Gdzie wiele, wiele razy podczas moich filmów, poradników czy innych rzeczy mówiłem ludziom, aby po prostu ogarnęli sobie tak, żeby strafować. Ja teraz obracam się tylko myszką. Zresztą, co jest o wiele fajniejsze, to ta osoba, która sprawdzała ten film mój, w którym rzekomo obracałem się klawiaturą, w momencie, gdy się obracałem, czyli tylko robiłem coś takiego, jemu się wydawało, że jak robię tak, to że się obracam ten, to moja postać stała w miejscu w ten sposób i kursor znikał. Jak prawym przyciskiem klikniesz, to kursor znika, tak? Więc... bez sensu, kompletnie bez sensu, bo po prostu za każdym razem jak się obracałem, to znikał kursor i się za chwilę pojawiał, więc to nawet na filmie było widać, trzeba było tylko się przyjrzeć, więc... No, są ludzie, którzy naprawdę na siłę zrobią kurde wszystko, żeby tylko i wyłącznie gdzieś... wiecie, kogoś obrazić, albo się z kogoś pośmiać i tak dalej. Więc było to bardzo, bardzo zabawne z mojej strony, zresztą... Nie będę tego wracał, bo uśmiałem się śmiesznie. Było zabawnie. Kurde, po 800 tutaj jest. 1000. Bułkę mogę założyć. Nice. Ja mam obracanie na Alt AD. Ej, w sumie to nawet nie jest głupi pomysł, żeby coś takiego zrobić. Alt AD. Ty, to nawet nie jest. To nawet nie jest zły pomysł, żeby coś takiego zrobić. O Jezu, czasami mi się to przydało, jakbym sobie na przykład jadł jakąś kanapkę, ale powiem wam, że naprawdę, jak ja tylko przychodzę do kogoś do domu, na przykład do takiego Slayproxa, i jeżeli coś tylko takiego widzę, to ja od razu mówię, weź, kurwa, zmień to, bo nie wytrzymam po prostu. Vengeance move... Oooo, teraz żebym zarąbał w mordę, kurde. Dobra, zobaczmy ile tutaj dostaliśmy tego Honor Talents. Honoru całkiem dużo, zobaczcie. Takie... Jeden bar, powiedzmy, chyba się 300 dostaje tego honoru. Ten set z Class Order Hallu jest OP? Nie, jest taki raczej przeciętny. Od kuwerty mam ten, ale tak naprawdę jeżeli masz coś takiego, jak masz na kuwerty, masz ustawione skille, jak tylko chodzisz myszką, to z drugiej strony to też jest noobskie, to jest noobskie w bardzo podobnym stylu jak ten. Już mniej noobskie niż skręcanie klawiaturą, ale zobacz, w momencie, gdy chcesz się odwrócić, to musisz robić coś takiego. Albo chcesz coś zrobić. Nie masz takiego, wiesz, takiego dostosowania. Jeżeli chcesz na przykład bić się z kimś, powiedzmy, tak jak grasz melasem, to melasi tak okrążają na przykład target. Powiedzmy tutaj gdzieś jest target na środku i się obracasz po prostu wokół niego i robisz coś takiego. A ty byś musiał robić tak i po prostu cały czas wkurzające, no, wkurzające strasznie. Spadochroniarz. Czy można gdzieś znaleźć moje ustawienia Wiki oraz... Szczerze mówiąc, nie mam nigdzie takiego czegoś. Mam te skrypty tutaj, ale one są tak długie, ja nie wiem, gdzie można by je wkleić, żeby nie rozpierdzielić czatu czy czegokolwiek. W jakie gry Blizzarda grałeś? We wszystkie. Wszystkie jakie są. Nawet wliczając te starsze gierki jak Blackthorn, Lost Vikings i Super coś tam Racing. Nie pamiętam, jak to się nazywało, to takie samochodziki. W to grałem, grałem w jakieś, nie wiem co tam, kurde... No we wszystko tak naprawdę co było. Diablo 1 nawet na PlayStation... Znaczy mam na kompa i na PlayStation 1, mam PS... Gdzieś tam musiałbym w szafkach poszukać. Co tam, Diablo 2 oczywiście się grało. Dużo oglądałem też Diablo 2 u kuzyna, jak gdzieś tam jeszcze dorastałem. Wiele razy mówiłem, że byłem wychowywany przez babcię w sumie, z moim bratem oraz kuzynem. Myśmy w trójkę tam właśnie dorastali. To wszystko, wszystko tak naprawdę co było od Blizzarda, to grałem. Patrzmy, ciekawe czy tutaj jest ten...
Any battle pet. Wow, 5 item, znaczy 5 leveli dodaję do tego. Nieźle. Przejdźmy sobie na drugą stronę. Boże, jak tu koleś kampi w korzeniach, ej. Co za typek, ej, jakiś podejrzany, nawiedzony. Stoi tutaj taki. Nikt mnie nie znajdzie. Nikt. Żaden mnie nie zobaczy. Żaden. Kurde, chciałem taki ten zrobić. Kamera close-up. Jak zrobić tego mounta, co chodzi po wodzie? Nie ma takiego mounta, który chodzi po wodzie, którego możesz sobie zdobyć. W Legionie oczywiście. Zobaczmy, co to jest. Sunny? Roots? Okej, to są elementale chyba, tak mi się wydaje. Elemental pety. Dobra, zobaczmy, co to za peciki tutaj mamy. Tu jest Prime Deep. Okej, weźmy sobie te... Ożywmy. Mojego hatchlinga weźmy sobie, summonujmy. Summon. Nie wiem dlaczego mam taki quest, który każe mi zrobić... ja miałem 3 questy zrobić z Bloodgazerem. Zrobiłem 3 world questy z Bloodgazerem, te takie pet battle'owe, i mi się nie zaliczyły. To było strasznie dziwne. Hej, o. Hello, dobra, zaraz zobaczymy. Tu mam przeciwko elementalom, magic oraz aquatic. Dobra, zobaczymy. Let's do a battle. A, rzeczywiście jest elemental. Zastanawiam. Wow, on jakiś solarny atak wykonuje. Dobra, buzi, buzi, strong. O, uleczył się. Uwaga. Jak on się leczy? 80 coś tak. Ale mi zajebał. Dobra. Jak on się leczy, skubaniec? Dobra, uwaga. Toad. O, ale dostałem. Dobra, kończymy z gościem. Załatwione, dobra, jest. Elemental, dalej elemental. Czy ja to przetrwam, szczerze mówiąc? Coś czuję, że nie przetrwam, więc... Ja bym zamienił pecika. Przeciwko czemu on jest dobry? Elemental jest dobry przeciwko... From mechanical abilities, dobra. Mechanical abilities nie są takie, ten... Co to jest? Detonates after 3 rounds. O kurde, jakiś detonację wywołuje. Hit chance reduced. Roots. I am Roots. Dużo nie zadaje jakoś obrażeń. Teraz mu meteor spadnie na łeb. A nie, ty, nie działa ten efekt. Ale dziwnie. Ty, co on tutaj robi? Pass. Szalony. On tu nakłada milion efektów jakiś, kurde, co to ma być? No, jep. Załatwione. Okej, flying. From magical abilities. To nie jest przypadkiem magic ability? Mogę zaryzykować, uwaga. On podleci do góry. O, jak mi jebnie. O, jak mnie uderzy. Dobra, wiecie co? Weźmiemy, zrobimy tak, żeby ten przyjął po prostu te obrażenia. Ooo, ale mocno walnął strong. Dobra, i teraz wszystko na jedną kartę. Dobra. Dobra, weak damage zadaje, na szczęście. Auci, auci, auci. No nie trafiłem, no nie wierzę, dlaczego? Nie. O, ale mnie walnie teraz. Ojej, nie traf, nie traf, nie traf, nie traf. Kurde mać. Jeb, dobra, żyje. Jeb. Dobra. No i nie żyje w sumie. Nie.
Fucking hell, no nie wierzę! 68 życia, ale kurde, kalapita. Ty, przez 4 minuty teraz nic nie mogę zrobić. Ale przerąbałem. Ale przerąbałem, ty! No nie wytrzymam. Jaką rasę inną niż krasnolud byś wybrał po drogę, gdybyś musiał zmienić? Może elfa? Elfik myślę, że byłby fajny. Może człowiek? Jak to się stało, że kiedy Arthas zabił Terenasa, nikt go nie zatrzymał, jak wychodził ze stolicy? No bo to już wtedy miał swoich agentów tak naprawdę. Wtedy był przypuszczony atak, czy coś mi się tak wydaje. Nie mam pojęcia dlaczego. Mogę cię poprosić, czy wysłał mi na prywatne wiadomości, bo gdzieś ten... Ja myślę, że zrobię film po prostu o tych Weak Auras najwyżej. Hej, masz może pasy do zębów, bo mi się procesor przegrzewa. Tak, mam taką dobrą. Jeszcze ci w ogóle sprawi, żebyś miał przeczyszczony ten procesor, tak wiesz, ładnie. Nie wiem, czy może jakiegoś Chromagusa bym nie wziął. Coś na elementale, bo mam tylko jednego gościa, który jest na elementale i jeden na flying. Czyli ten mój Bloodgazer Hatchling jest dobry na aquatic, ale czy coś jest na flying dobre? Jest dobry tylko przeciwko aquatic, no dobra, no jest trochę kalapita. Ale może coś na flying, co jest dobre na flying? Co jest przeciwko temu, bo jeszcze się nie nauczyłem. Magic damage jest dobry na flying w takim razie, czyli na przykład tutaj... Nie, to jest magic, to jest na magic. Surge of Power, czyli co? Czyli smoki są ponoć dobre, ale ten jest w ogóle tylko na magiczne, że w ogóle ten. To też jest jakiś magiczny smok. Słaby przeciwko Flying, Son of Animus. Przeciwko Elementalom jest słaby, Yellow Moth, Aquatic jest dobry. Czyli nie mam żadnego peta, który jest dobry przeciwko tym. Tylko jeden jest dobry. I to jest Chromagusry. Ja nie wiem, czy Chromagus mi się tu przyda. No chyba, że musiał załadować taką bułę na konkrecie. Weźmy zamiast Flamiego może Chromagus tutaj. Surge of Power. Surge of Power to jest mega mocne, mocne uderzenie. To jest taka jednorazowa bomba po prostu. Infernale są super na flying. No, że tak patrzę, mini Infernal. Ale Infernal... A tu jest Meteor Strike. Launch up high, becoming unattackable for round... Dobra, czyli to zadaje jakieś obrażenia on impact. Ale ma mały level. Myślę, że go sobie dopiero wezmę, zboostuję. Tak mi się wydaje. Ja w ogóle mało tych pecików, kurde. To jest parę jakichś gromasz, zobaczcie. Gromlock. Ciekawe, jak to tam wygląda ten aliancki taki. Mam Krakersa tutaj. Też jest fajny. Chciałbym polewelować, tu ogórka mam fajnego, tylko że ogórek taki... Ogórek trochę taki słaby. Baby Winston? Tesla Cannon, to jest na bestie dobre. Blazing Firehawk. Blackwater Jelly. Na elementale Bright Paw? Skąd ja mam Bright Paw? Skąd ja tego gościa mam, ty? Ej, czekaj, czekaj, czekaj. In-game shop. Skąd ja mam tego Bright Paw? Skąd ja go mam, ty? Pierwsze słyszę, że kurde mam tutaj Bright Paw'a. Skąd on jest? On jest za 10 euro, ale ja go nigdy nie kupiłem. Something's not quite right. Ej, serio? Kupiłem ci, lul. Marta ci kupiła? To Marta mi kupiła? Dostałeś kiedyś w prezencie od Motora do... A, no tak, ty! Rzeczywiście to od Blizzarda dostałem. A już tak sobie myślę. Cinder Kitena też mam w ogóle. To też jest in-game shop. Też go nigdy nie ten. No nieźle. Corgelius. Corgi. Corgelius. Dobra, czekajcie, bo ja tu miałem ten... Chciałem zobaczyć tych dwóch, o tutaj tego, Night Captain, proszę bardzo, on jest dobry na dragony, heroic leap, na dragony taki tutaj jest dobry, nice, Left Shark, o boż. Ten się nazywa właśnie Night Captain Murki. Murkablo, Murki, Murkidan, właśnie Murkidan, na humanoidy jest dobry.
Ja bym chciał sobie zrobić takiego full tego Legendary. On też jest na nas smoki dobry. Aha, czy to jest tylko po prostu wygląd? Ma takie same umiejętności raczej. A nie, trochę inne. For the Alliance. Murki. Murk i murk y. Murkimus. Murkablo. Murkablo nie miałem nigdy, bo to jest za kolekcjonerską edycję. Dobra. Let's do a battle. A, czekaj, bo ja ty... Chwila, moment. Czekaj. Nie uleczę moich petów, co ze mnie koleś. Rzeka pamięć. No właśnie, dziękuję. Ja ci nie chcę wysłać tego kodu, to jest tyle jebania. O, Felwort Seed. Tyle jebania się, że szok. Przepraszam, jestem podekscytowany moim Felwortem. Dobra, czekajcie. Weźmy, uleczmy moje pety i weźmy teraz tak. Let's do a battle. Get ready for battle, your land lovers. Buziaczkę mu damy. Uuu, turn into frog. Okej, dobra. Dobrze się składa, słuchajcie. Uwaga, jak też go zamienię we froga, będzie śmiesznie. Jak on dostał w pirdyl! Teraz dobrze poszło. Bo jak się uleczył. Co to jest? Hit chance reduced. Uwaga. Auci. A, zabity! Nice! Kurde, żaba. Dobra, pas. Pasujemy tą rundkę. Postaram się jeszcze przeżyć to. Auci, boli. Sunny weather. Dobra. Ale mi walną. Ale walną. I dlaczego ten pet jest taki skaleczony? Dobra, recovering. To czy ja go w ogóle zabiję? Auci, jak on bije mocno. Nie wytrzyma, ja go nie zabiję, ty. Ale mu drugiego peta zaraz zarżnę, ty. Ale beka. Tego drugiego typa mu zaraz zabiję. Jego drugi pet zaraz zginie, słuchajcie. Dobra, uleczmy się trochę. Uuu, ale mi pierolnął. Jeszcze jeden damage. Jeszcze jeden damage wpakuję mu. Dobra, tamtego zabiłem, słuchajcie. Uwaga, recovering i teraz... Yeah! Dobra, mu uderzyłem z mocnego czaru. Teraz wchodzi nasz kurde bohater, słuchajcie. You're the best around. No, never gonna keep you down. You're the best. No, będziesz musiał, kurde, panie, zadać dobre obrażenia. Jest! Bardzo ładnie, panie, kurde. O Jezus. O Jezu. O Jezu. Jest! Wygrana. O Jezu. Ja miałem parę petów, które miały mało HP-em. Dalej, zobaczmy, czy ten quest się zaliczył. Uwaga. Battle pets. No co to ma być? Defeat 3 pet battles world quest with your blood gazer hatchling. No zrobiłem właśnie. Nie, właśnie zrobiłem normalnie przecież cały mój pet battle z tym moim hatchlingiem, no. Ja pierdyle, no nie wytrzymam. Zbugowane czy co? Nie rozumiem. Musi być wyciągnięty, no. O ja pierdol.
O ja pierdolę. Dobra, w dupie mam tego questa, nie chcę mi się nawet o nim myśleć. Nie szczymię tego tutaj, no. Kim bym grał jak nie rogiem w Legionie? Prawdopodobnie Monkiem. Jak on kajpuje tego? Well done. Let us hope that this chapter in Sharthos's life is forgotten. Ale żaba, no nie wierzę. Ten pet nie musi brać udziału w walce, musi być samonięty z pet journala. Ja pier... ole, ale żem się normalnie poirytował w tym momencie. Mam nadzieję, że on nie zrestartuje tego gościa teraz. Well struck, like a true warden. Porobione. Questy oczywiście. Chodzi mi o questy. Jeszcze tego tych slab of bacon zrobię. Oddamy skrzyneczki i zobaczymy, czy może nie poleci mi legendarka. Mokiem jaką specjalizacją? Windwalkerem. No chyba, że może priestem. Jakoś mnie na priestę ciągnie. Ostatnio, znaczy teraz aktualnie mam w produkcji. Dzisiaj nie udało mi się zrobić, bo musiałem się trochę dzisiaj zająć córką i ogólnie trochę pomóc w mieszkaniu. Robię odcinek taki i właśnie przez ten odcinek tak trochę pomyślałem sobie, kurde, priest byłby nawet spokojny. Ale wiesz, że mount z Bloodgazera można dopiero po Nightholdzie zrobić? Serio? To który mount można zrobić teraz? Wiem, że taki chyba ten biały taki można zrobić, z tego co wiem. Tak chyba białego można, bo widziałem, że ludzie jeżdżą na tym białym. A skąd tego białego się dostaje, słuchajcie? Slab of bacon. Bacon, bacon. Ale mąk oczywiście panda. Nie no, nie powaliło mnie. Mąk gnom. Well struck, like a true warden. Najlepsze jak przyjdziesz po prostu, przyjdziesz pod sam koniec moba i go ledwo dotkniesz, tylko dotkniesz i jest well struck. Dobra robota, jak prawdziwy strażnik. On jest w High Mountain. High Mountain. Mąk gnom, no oczywiście, że tak. Ja mam Heihachiego. Heihachi Mąk, wygląda jak ten właśnie Heihachi Mishima z Tekena. Snowfeather i Sharp Talin, chyba Talon. Kurde, to ja nie wiem, czemu ja tego Bloodgazera w ogóle. Co ja w ogóle robię ze swoim życiem? Co ja w ogóle robię? Nie wytrzymam. Dobra, pójdziemy może po tamtego gdzieś tam. Zobaczymy, czy w ogóle tam quest jest dostępny w High Mountain. Jest, patrzcie. Uuu, super, dobra. To będę musiał zrobić te dwa questy w takim razie. Są dwa obok siebie. Dreamweavers. Dobra, najpierw zrobimy sobie tak, że weźmiemy sobie tą skrzyneczkę. Nie otwieramy, po. Jak otwierasz się dwie skrzyneczki, to jest w ogóle lepiej. World Quest High Mountain, dobra. Co ty masz do pand? Pandy, mężczyźni mi się bardzo nie podobają. Są tak, kurwa, okropni. Masakra. Bardzo mi się nie podoba, jak biegniesz. Jak biegniesz, to ich wancio, po prostu ten brzuszysko całe. Normalnie szura o ziemię, wkurza mnie to. Takie te proporcje są takie dziwne. Kompletnie panda, ziomek mi się nie podoba. Pandarenka jest jeszcze jakoś tam, można, no można jakoś tym grać, bo zresztą mam pandarenkę, ale oni jak biegają, jak patrzy na tą postać od boku, ona tak po prostu paskudnie wygląda. Wszystkie w ogóle hełmy, shouldery, masakra. Bardzo mi się nie podoba pandaren. Wygląda okropnie. Może jakby nie miał takiego brzuchora, który haczy po prostu ten. Normalnie on stopami, jak on biegnie, to on stopami uderza w ten kurde swój wancio głupi. Bardzo mi się to nie podobało. Potrzebujesz Smoke Elderhorn, on jest do kupienia w High Mountain od Innkeepera w Skyhorn. A, dziękuję bardzo, to będę musiał to spróbować zrobić. Ja Warriorem Ans mam 1800 HP, a taki rok ma. No bo ja mam lepszy item level od ciebie najwyraźniej. Zrób Spirit of Hero z archeologii, jest super. No właśnie będę chciał to zrobić.
Więc spiritowe hero tam. Ja wiem, że to chyba trzeba tam na uwięzi trzymać jakiegoś tego, a to chyba inny jest. Jest taki mount, którego musisz trzymać na uwięzi i przez kurde powiedzmy tam chyba 10 minut biegać za nim po całej krainie. No to właśnie, no fajne jest jak tam kurde brzuch. Nie, to jest w ogóle. No musi zrobić matriarchę i pójść trochę dalej. No właśnie, ja nie wiem, gdzie są te miejsca, w którym on się spawni. Kurwa mać, trzech gości naraz zajebałem. Trzech typów frajerzy. Zostaw hordę, to moje ziomki właśnie lały jednego gościa na awku, więc musiałem im wpierdolić, no. Koleś miał healing speka. Nie top warzywa, tylko top owoc chyba chciałeś powiedzieć. Takie dobre plejsiki. Balans, idioci po prostu. Czy na PvP się wyżyć. Dobra, zobaczmy co my tam dostaliśmy. Ciekawe czy podczas lotu mogę otworzyć te skrzyneczki, więc robimy otwarcie skrzyneczek. Artefakt poweru nie mogę teraz otworzyć, ale zobaczymy czy skrzynki mogę otworzyć. Proszę bardzo. A, nie mogę. Ale głupio, to właśnie fajnie tak lecić sobie otwierać tą skrzyneczkę, fajnie by było. Nie, top warzywo. Czemu top warzywo? Właśnie zabiłem trzech typów, którzy nie umieli awka jednego zabić. Więc... To nie były prawdziwe hordziaki. Prawdziwa horda nie bije awka. No, prawdziwa horda to... W większości debile. Ile gram WoWa? Bardzo długo. Na tej postaci mam 23 dni przegrane. Time played. On this level, na tym levelu mam 15 dni przegranych. 15 dni non-stop grałem na tej postaci. 15 razy 24. Mogę ci podać kordy na hatchlinga. Bo to w którąś stronę, musicie mi powiedzieć po prostu przed, ja zabiję tego matriarcha i tyle. Boże, ile tych w ogóle achievementów. Tych starych achievementów nie powinno pokazywać w ogóle, że ktoś coś zrobił. Tylko te lepsze. Prawdziwa horda bije levelujący. Właśnie wrażliwie swojego suba, wiem. Bardzo dobrze, tak ma być. Jaki item level? Pytali cię o to 500 razy, ale jestem hamem i teraz ja chcę wiedzieć. Starczy, że w trakcie grania sobie spojrzysz na ten. No tutaj mam wypisane 866. 869, jeżeli bym założył przedmioty z ciulowymi statystykami. Będę miał więcej w następnym, podczas następnego resetu, gdzie legendarka mi się zboostuje o 15 item leveli. No ale mam jeszcze parę przedmiotów, które są kompletnie denne. Zobaczmy, które tutaj mam takie, które są słabsze. Ja już większość mam w sumie dobrych, bo ostatnio pasek miałem 840, więc ten pasek musiałem siłą rzeczy wymienić, ale mamy tu takiego trinketa, który efekt ma bardzo dobry. To jest jeden z najlepszych efektów trinketów, jaki jest. Natomiast no problem jest taki, że po prostu no ma 845 na tym level, no nie jest to genialnie. Jak patrzysz na morze, to w lewo tam szukaj na górce, na granicy tego obszaru raptorów. A, wiem chyba gdzie. Wiem chyba gdzie nawet. Tylko nie poleciałem tu, gdzie trzeba. Tu zrobimy sobie opening. I zaraz będę musiał zrobić kolejny odcineczek. Zrobimy opening gry. Proszę bardzo, opening. Weźmy sobie tutaj te jeszcze artefakt power, oczywiście nauczmy się. Te warning insignie sobie zostawimy na inne postaci w razie czego, bo one są battle.net bound. Nie marnujcie ich, nie używajcie, bo po co? Możecie mieć na alta czy coś.
O, ten Sida będę musiał walnąć jeszcze. Gdzie są te skrzynki? Tu są nadal, uwaga, boom! Uwaga, 835, indestructible. O, ale kanlapita. Kompletnie bezużyteczne przedmioty. No nic, w takim razie ja lecę sobie do Skyporn. Skyporn jest gdzieś tutaj. A ludzi na YouTubach, na kanale live zobaczę w kolejnym odcinku.